Witam sympatyków piłki nożnej. Mili Państwo, jesteśmy po pierwszej kolejce wiosny. Cyklon Rogoźnik, Sarmacja Będzin. Jak wszyscy widzieli, wynik meczu 1-1. Mili Państwo, mam przed sobą trenera Cyklonu Rogoźnik. Bardzo proszę, trenerze, przedstawić się. Dzień dobry, Ireneusz Szorowski. Panie trenerze, no tak jak widzieliśmy, mecz remisowy i taki troszkę na ostrzu noża. Natomiast chyba nie było żadnych kontuzji, no i to cieszy. Także bardzo proszę, trenerze, w krótkich słowach się wypowiedzieć. Proszę. Oczywiście no, najważniejsze to wiadomo zdrowie jest zawodników. Wydaje mi się, że akurat wynik gdzieś tam sprawiedliwy, ale powiem szczerze, naprawdę i wielkie uznanie dla Sarmacji, tak samo i dla mojego zespołu. Naprawdę ciekawy, dobry mecz żeśmy stworzyli. Jedni i drudzy gdzieś tam po tym okresie zimowym bałem się, że to jednak coś będzie nie tak, no bo to wiadomo, że tam sparing sparingiem, ale mecz mistrzowski to jest co innego i fajnie, że udało nam się stworzyć jak jednej, tak i drugiej drużynie fajne widowisko. No. Nie kalkulowaliśmy, jedni i drudzy chcieli gdzieś tam ten mecz wygrać. Nie udało się, myślę, że chyba sprawiedliwy ten mecz. Zgadzam się, trenerze. Żadnych tam chyba kontuzji poważnych nie było, natomiast wrócę się trochę może do tak zwanej zimy. Tych sparingów to trener trochę miał, czy jak to było w okresie zimowym? Tak, oczywiście tam sparingi wszystkie tam, które mieliśmy zaplanowane, żeśmy zrealizowali. No i tylko się cieszyć. No. I tak jak mówię, no, dla mnie jako trenera najważniejsze było to, że nie było jakichś w okresie przygotowawczym kontuzji i w dzisiejszym meczu tak samo wszyscy zdrowi. Trenerze, a jeśli można kadrowo czy zimą, to ktoś do Was doszedł, podszedł? Tak, znaczy no, odszedł. Kurwa, ale chyba podeszło dwóch zawodników. Tak szybko doszło trzech, zwoźnik, który tam się rozwiązał, to jeden zawodnik z Małopolski. Trenerze, no wiadomo, zajmujecie drugie miejsce z jesieni, także czego Wam tutaj życzyć? No remis, ale na pewno... No... Najważniejsze to życzyć po prostu dobrych meczy, a myślę, że jak będzie forma, to i będą wyniki wszędzie. Jaki następny mecz i gdzie? Jedziemy na Mokre i u siebie później następny lidera, czyli Mikołów. Trenerze, powodzenia w lidze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.